śmieci, czy są, czy jest jednak czysto? Jak ktoś jest użytkownikiem śmietnika, czy ma podpisaną umowę, prawda, z takim zakładem, który się zajmuje wywożeniem i zbieraniem, no to tak, ale nie wszyscy mieszkańcy, że tak powiem, nie będę daleko sięgać, ale mam za płotem, gdzie widzę, co się dzieje, jak ludzie sprzątają u siebie w ogródku, w swoim obejściu i wywozi pod osłoną wieczoru, czy tam, no przeważnie w nocy, gdzie się rano wstaje i się widzi, no wszystko się widzi, co zostało wywiezione. No ale to tylko od kultury zależy. To są służby ku temu, żeby utrzymywały porządek. Poza tym od mieszkańców trochę zależy. Zamiast sobie zamówić pojemniki w MPO, no to tutaj przynoszą też na przystanek odpady domowe. Pełno butelek wszystkiego to jest śmietnik po prostu. No ale to powinni też tak samo. Trochę monitoring by dużo dał. Czasem leży i 3 tygodnie, ile i dopiero ktoś tam sprzątnie. Ale tutaj bardzo dużo jest. Młodzież rzuca. Ja idę, to ja biorę i myślę sobie, głupia stara baba, bo ja biorę i stamtąd wyrzucam, bo nienawidzę takiego brudu. A jak pani powie, słuchajcie, utrzymajcie tu porządek, no to jeszcze może pani oberwać. Jest tutaj ten z operetki pan, który, on chyba jeszcze pracuje, to jest taki starszy pan w operetce, jest bardzo znany z operetki. To on widzę tu chodzić i on tutaj te trochę tam w zimie, te, on dba o to, naprawdę udziela się społecznie. I o psy chciałam zapytać, czy są błąkające się na siebie? Mam problem na przykład z psem sąsiadki, który ciągle zanieczyszcza. Nie ma pieska, to się ma i pewne obowiązki względem niego, ale widzę, że nie wszyscy to przestrzegają tych zasad. No chyba właściciele wypuszczają psu bez smyczy i teraz tak spacerują. Chyba każdy powinien swojego psa pilnować. Jeśli ktoś ma psa, to powinien jednak no, trzymać na smyczy i większą uwagę zwraca, ponieważ czasem są duże psy, które no tak wałęsają się. Raczej wszystkie są psy w ogrodzeniach. Nie ma tak, żeby latały. I tutaj czasem błąkają się takie pieski, ale ci, co mają psy, to bardzo tu dbają, bo widzę, że chodzą, to, że to są psy zadbane, że są psy na smyczy. To jak tutaj się z dzieckiem spaceruje? To są miejsca takie zieleni do spaceru. Po ulicach spacerujemy, w sumie nie ma. Jakby się tak głębiej zastanowić, to nie ma. Miejsca zieleni, no niekoniecznie, ale są inne fajne chodniki, gdzie można pospacerować. Raczej z ogrodu botanicznego, tutaj nie ma tak nic do spacerowania. Tu są działki, no, prawda? Ulicami, tak. Brakuje jakiegoś parku. To znaczy jest komfort, bo jest dużo zieleni. No i przez cały czas było. Mam ogród botaniczny, ale to chyba nie jest tak naprawdę parkiem. No to chyba wszystko. Tak mi się wydaje, przynajmniej tutaj w tej okolicy najbliższej. Może jeszcze skansen też jest takim miejscem, no ale czy to jest park? No raczej nie. Miejsca dla was na tym osiedlu, czy są? No dzielnicy. A czego wam brakuje? Skateparku. Jak na przykład przydałby się Orlik, żadnego basenu, z czegoś w tym stylu nie ma. Jakieś tam herbatki, no owszem, bo jakby pewnie jakiś był klub osiedlowy. Może jakieś miejsce sportowe, może jakiś ośrodek sportowy. Chyba, że jakiś dla starszych ludzi klub też mógłby być, bo teraz już w tej dzielnicy jest więcej starszych ludzi niż młodzieży. Jakaś tam wymiana doświadczeń, czy tam jakieś porady jakby były, no bo wiadomo, że różne problemy są, prawda, jak się żyje. Klubik taki sponsorowany przez samorząd na przykład. To by było dobre. Dla dzieci takich malutkich, żeby można było zostawić na godzinę, dwie. Jakiś dla młodzieży też.